Dziękuję bardzo za ten podwójny zaszczyt. Po pierwsze zaproszenia do książki, ważnej książki, która kontynuuje dłuższy już nurt publikacji Białego Kruka, a bezpośrednio nawiązuje do tomu Oburzeni, który kilkanaście miesięcy wcześniej odnotowywał podobne emocje, obserwacje, choć może w sposób bardziej bezpośredni, bliższy chwili bieżącej. Ten tom próbuje chyba trochę bardziej pogłębioną refleksją w większym gronie specjalistów opisać nie tylko to, co dzieje się w danym momencie w Polsce złego, ale to, co próbuje zrobić z Polską siła, Polsce nieprzychylna, siła, która ma bardzo wiele twarzy, bardzo wiele oblicz. I te właśnie złe twarze, wykrzywione złością, nienawiścią do Polski, próbujemy wspólnie opisać. Można by powiedzieć, że książka ta jest książką w jakiś sposób nieprzyjemną, bo opis zjawisk złych, negatywnych, a skumulowały się one w sposób niepozwalający na dalszą bierność. Tutaj oczywiście na tej sali nikt do biernych nie należy, ale chodzi o to, żeby tę aktywność naszą na rzecz odnowy Polski, na rzecz zatrzymania procesu jej wygaszania w wszystkich aspektach, które tutaj są opisane i tych, których nie ujęliśmy, bo przecież to zjawisko jest tak szerokie, żeby zatrzymać, żeby odwrócić, musimy nie tylko opisywać chorobę, stygnący puls, wysoką gorączkę, ale musimy jak najprędzej przejść do kuracji, bo choć Polska wiele wytrzymywała w swojej historii, to stopniowe zatruwanie jej od środka niejako wydaje się szczególnie niebezpieczne i wymaga już nie tylko diagnozy, ale jak najszybszego działania. I to, co powiedziałem przed chwilą, że książka ta może sprawiać wrażenie nieprzyjemnej w lekturze, bo opis zła, zjawisk, które budzą nasze oburzenie, nasz protest, nie jest niczym przyjemnym. Ale jednocześnie każdy z autorów, jak mogłem się zorientować, czytając tę książkę, po prostu jako jeden z jej czytelników, każdy z autorów proponuje nie tylko diagnozę, nie tylko opisuje chorobę, ale stara się także przedstawić przynajmniej w zarysie, przynajmniej w pewnym kierunku działania odpowiedź na drążące nasze szkolnictwo, naszą służbę zdrowia, naszą gospodarkę, nasze siły zbrojne, naszą najszerzej rozumianą w różnych aspektach kulturę i tak dalej, i tak dalej. Jak odbić się od tego dna, a raczej jak cierpliwą pracą przywrócić Polsce blask, żar, którym rozjaśnia nasze serca, nasze umysły i który pozwoli także ogrzać tę ciepłą wodę w kranie, bo to przeciwstawianie ciepłej wody w kranie polskości, jak to robiły systematycznie rządy, zwłaszcza w ostatnich 8 latach, jest czymś szczególnie perfidnym, szczególnie niszczącym dla ducha polskości. Tak jakby polskość i nowoczesność miały stać na przeciwnych biegunach, nawet w takim najprostszym wymiarze nowoczesności, jak ogrzanie ciepłej wody. Wszyscy autorzy, a w szczególności ci, którzy zajmują się w tej książce sprawami właśnie materialnymi, konkretnymi, na pewno pan profesor Szewczak o tym będzie znakomicie potrafił powiedzieć, wyrażają to jedno przekonanie, że właśnie polskość jest najlepszym zabezpieczeniem naszych interesów, także mieszkańców, jako mieszkańców nowoczesnego świata. Że jeśli stracimy tę polskość, to nie będzie nam lepiej, ale będzie nam gorzej, kiedy staniemy się poddanymi innych sił, które polskość niszczą, wypłukują. Na koniec, żeby nie przedłużać tej wstępnej wypowiedzi, powiem słówko o nadziei. Nadziei, która z tej książki wyrasta, w tych
nie tylko diagnozach, ale właśnie w propozycjach przezwyciężenia choroby, odrzucenia fałszywych leków, które w istocie nas zatruwają, leków, które mają nas wyleczyć z polskości i uczynić nowoczesnymi postpolakami. Otóż myślę, że ta nadzieja wiąże się z konkretnym momentem historycznym, w którym jesteśmy. Momentem, w którym stoimy przed wyborami, które bardzo chcielibyśmy, a nawet powiedziałbym, musimy wygrać, żeby Polska nie została wygaszona. Czas już najwyższy, żeby przejść od diagnoz do działania, do leczenia, jakie można przeprowadzić tylko wtedy, kiedy odzyskamy państwo, kiedy poczujemy się znów gospodarzami w domu, w jego najróżniejszych aspektach, pokojach, jeżeli można tak powiedzieć. I symbolem tej nadziei jest ta blada sylwetka polskiego jeźdźca na okładce przedstawiona. Mam wrażenie, że jakoś zainspirowałem wydawnictwo do przedstawienia tej właśnie sylwetki na okładce. I powiem, jak wyobrażam sobie jej najprostsze dopełnienie. Copyright zastrzegam. Myślę, że dzisiaj, kiedy stoimy na progu tak ważnych wyborów, widzimy jednoznacznie, że nasze oczekiwania na powrót króla, na powrót tej dumnej polskości, której tak pięknym symbolem jest obraz Rembrandta, portret młodego człowieka pełnego siły, poczucia własnej wartości, który jest gotów może niekoniecznie podbijać świat. Nie wiem, czy to jest nam potrzebne, choć nie powinniśmy się od tego w wymiarze symbolicznym, kulturowym, duchowym, a także gospodarczym odżegnywać. Ale przede wszystkim jest gotów bronić śmiało swojej ojczyzny. Ta cecha odwagi emanuje z sylwetki polskiego jeźdźca. Dzisiaj w takiej, a nie innej sytuacji geopolitycznej, w której się znajdujemy, przy zaostrzeniu zagrożeń bezpośrednio nad nami wiszących, ta odwaga jest nam najbardziej potrzebna. I widzę taki plakat wyborczy. Polski jeździec z twarzą tego, który ze wszystkich kandydatów niewątpliwie najbardziej do tego polskiego jeźdźca jest podobny. Z twarzą Andrzeja Dudy. Bardzo bym sobie życzył, żeby z takim plakatem Andrzej Duda wygrał najbliższe wybory. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, rola osoby prowadzącej to spotkanie w zasadzie została wyczerpana dzięki pani redaktor, która przedstawiła szanownych współautorów książki. Po rozmowie z panem Adamem Sosnowskim, rodzina wydawców tej książki i poprzednich, wydawnictwa Biały Kruk, ustaliliśmy, że każdy z współautorów poświęci swojemu tematowi 5 minut, w których to zawierze pewną konkluzję swojego wystąpienia. Będąc przy głosie, powiem o tym, czym ja zajmuję się od 40 lat. Znowu piszę o mediach i znowu przypomina mi się rok 80. Postulaty Solidarności. Jeden z nich podstawowy, by media publiczne zostały przywrócone społeczeństwu, by media publiczne były rzeczywiście publicznymi, a nie częścią władzy establishmentu. Ten postulat nie został po dziś dzień zrealizowany. Można by nawet powiedzieć, że jest jeszcze gorzej niż było, bo niby żyjemy w warunkach wolności, ale jednak kondycja dziennikarstwa jest niezwykle podła. Nie sądziliśmy, że następne pokolenia dziennikarzy przejmą najgorsze zwyczaje, obyczaje tego zawodu, a więc oportunizm, serwilizm, koniunkturalizm. Przypominam w swoim tekście na zakończenie podstawową prawdę, którą muszą kierować się dziennikarze, wszyscy ludzie mediów. Nas obowiązuje zasada wierności odbiorcy. My nie jesteśmy dysponentami właścicieli mediów, redaktorów naczelnych, wydawnictw. My to, co robimy, robimy dla naszego odbiorcy i on jest dla nas i musi być dla nas najważniejszym wyznacznikiem. Jego interes i jego interesem odbiorcy musimy się kierować przy pełnieniu misji dziennikarskiej. No, ta zasada jest szczególnie obowiązująca w przypadku dziennikarstwa
w mediach publicznych, gdzie dysponentem w zasadzie nie jest państwo, ale suweren, czyli naród polski. Media publiczne są własnością całego narodu. Ludzie płacą abonament, z którym tak władza obecna walczyła przez dłuższy czas, chcąc pozbawić w ogóle znaczenia mediów publicznych. Dziś za brak tego abonamentu ludzie są ścigani przez komorników. Nadal tę prawdę należy przypominać. Właścicielami mediów publicznych są Polacy i to jest nasze jedno z nielicznych już dóbr narodowych, czy klejnotów, jak to się mówi, w naszej rodowej zastawie. Dlatego tak ważną rzeczą jest obrona mediów publicznych i przywrócenie tych mediów społeczeństwu. Zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy. O ironio, zasada zapisana w kodeksie etyki dziennikarskiej, który jest częścią Międzynarodowego Kodeksu Etyki Dziennikarskiej. Zapisana również w innym kodeksie, którego sygnatariuszami stały się wszystkie media, łącznie z mediami prywatnymi. Jak widzimy, ta zasada nie obowiązuje. Mamy do czynienia z prymatem właścicieli, grup, koterii, nierzadko ludzi tworzących te media, będących na usługach dawnego systemu, powiązani z aparatem bezpieczeństwa. Dlatego też i w moim tekście trzeba było z paru rzeczy zrezygnować ze względu na trudności ewentualne procesowe, które mogłyby dotknąć wydawcę. Wiemy znacznie więcej, niż możemy niestety o tym napisać. Są ludzie, którzy od wielu, wielu lat wykonują bardzo dziwną, podejrzaną funkcję w tym zawodzie. I to oni narzucają ton, to oni deprawują młodych dziennikarzy, pozbawiając ich podstawowego poczucia, które utrzymuje, powinno utrzymywać dziennikarza, poczucia wolności i sprawiedliwości. Także jest też w moim tekście pewna nadzieja, ale nie ukrywajmy, jest możliwa zmiana wówczas, kiedy nastąpi zasadnicza zmiana w państwie polskim. Państwo powinno być zainteresowane utrzymaniem wolnego dziennikarstwa. Państwo powinno pilnować wolności dziennikarskich i swobód demokratycznych, obywatelskich, bo bez tego żaden kraj nie jest w stanie się rozwijać. Jeżeli dziennikarze, ten pośredni, naturalny pośrednik między władzą a społeczeństwem, nie będzie prezentować faktycznej, realnej rzeczywistości, będziemy żyli w jakimś matriksie, w jakimś udawanym, urojonym obrazie, który uniemożliwia wyciąganie wniosków na przyszłość i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. To tyle z mojej strony. Prosiłbym teraz poszczególnych autorów. Może pan, panie pośle, zacznie? Zaczynamy od lewicy czy od prawicy? Od lewicy, tak. Ale od strony państwa najbardziej na prawo jest poseł Antoni Macierewicz. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym się sytuować oczywiście jak każdy w Polsce w głównym nurcie, prawda? Bo to główny nurt niesie z sobą treści najważniejsze. Ale szanowni państwo, przypadł mi zaszczyt i próbowałem sprostać propozycji pana prezesa Leszka i pana Adama Sosnowskiego, żeby napisać dwa słowa o armii, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że są także na tej sali godniejsi i kompetentniejsi w tej materii. Ale ponieważ tym się właśnie w tej książce zająłem i ponieważ, jak sądzę, nie ma na tej sali i nie ma w Polsce tak naprawdę, nie ma w Polsce, wbrew pozorom, ludzi, którzy by wątpili, jak zasadnicze, przełomowe znaczenie dla niszczenia polskiej armii, polskiej obronności miała tragedia smoleńska, bardzo bym prosił o powstanie na chwileczkę, żebyśmy przypomnieli pamięć zwierzchnika sił zbrojnych, szefa sztabu, szefów wszystkich rodzajów sił zbrojnych, pana ministra Szczygło, pana ministra Szmajdzińskiego, biskupów polowych, wszystkich tych, którzy polegli w Smoleńsku. Dziękuję bardzo.
Prosiłem o to, o ten moment ciszy, dlatego że, jak powiedziałem, nie mam cienia wątpliwości, że w tej drodze ku upadkowi, która oczywiście już wcześniej się zaczęła, tragedia smoleńska miała moment, była momentem absolutnie przełomowym. To w tym momencie, w tej chwili przełamano próbę odrodzenia Wojska Polskiego i polskiej myśli strategicznej podjętej przez zespół skupiony wokół pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I ja nie mam cienia wątpliwości, że nie był to przypadek, że było to działanie celowe i działanie związane właśnie z tą wielką szansą, jaka wiązała się z prezydenturą Lecha Kaczyńskiego. Dlatego, bo w odróżnieniu od opisywanych przez wielu z panów sytuacji, gdzie remedia wymagają czasami bardzo długiego czasu. Bardzo długiego czasu. Często są to kwestie procesów gospodarczych długotrwałych, socjologicznych długotrwałych, psychologicznych bardzo długotrwałych, czy wręcz mentalnościowych. To w tej dziedzinie, w dziedzinie obronności, wbrew pozorom, możliwa jest bardzo szybka zmiana. I ta zmiana została dokonana rzeczywiście i zapoczątkowana przez 4 lata rządów misji pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego na wszystkich polach. Począwszy od polityki, gdzie zainicjowana została z bardzo dobrymi skutkami polityka tworzenia sojuszu Europy Środkowo-Wschodniej powiązanego z sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, a więc jedyna kombinacja geopolityczna, która daje Polsce cień szansy. Ja nie twierdzę, że ona daje pewność obrony. Ja nie twierdzę, że ona jest niepozbawiona wielu, wielu wewnętrznych i zewnętrznych niebezpieczeństw, bo oczywiście była wtedy i będzie w przyszłości. Ale w obecnej sytuacji geopolitycznej nie ma alternatywy, jeżeli chcemy utrzymać bezpieczeństwo, jeżeli chcemy utrzymać niepodległość państwa polskiego. Próba przeprowadzenia z jednej strony tarczy antyrakietowej, która by objęła swoją obroną terytorium Polski, a swoim zasięgiem informacyjnym wyniosłaby polskie służby specjalne do szeregu jednej z 5-6 najlepiej poinformowanych służb na świecie. A z drugiej strony i równocześnie próba wprowadzenia do systemu natowskiego Gruzji i Ukrainy podjęta przez pana prezydenta w latach 2008-2009 była rzeczywistą szansą na uniknięcie tej sytuacji, w jakiej Polska się dzisiaj znalazła. I zdanie sformułowane przez pana prezydenta, powtarzane nawet dzisiaj przez jego wrogów, którzy w sytuacji, gdy grozi naprawdę zagłada, nagle przypominają sobie, jeszcze niepewnie, jeszcze próbując to ograniczać, jeszcze próbując to skręcać, ale przypominają sobie te słowa, które wypowiedział w Tbilisi podczas Wielkiego Wiecu na głównym placu pan prezydent Lech Kaczyński. Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a potem być może nawet Polska mogą się stać ofiarami tego sąsiada z północy, który uważa, że wszystkie kraje sąsiednie mają mu służyć i mają być mu powolne, czyli Rosji. Tak brzmiało mniej więcej to zdanie wypowiedziane przez pana prezydenta i którego realizację widzimy dzisiaj w sposób bezpośredni i z którym musimy stawić czoła. Nie ma przecież wątpliwości dzisiaj, że gdyby nie doszło do zbrodni smoleńskiej, bądź gdyby ona została od razu zanalizowana, gdyby została zdiagnozowana i gdyby w oparciu o wydobycie prawdy podjęto środki zaradcze, nie doszłoby ani do ataku na Ukrainę,
ani do śmierci pasażerów samolotu malezyjskiego, ani do śmierci premiera Niemcowa, ani też oczywiście do sytuacji, w której armia rosyjska prze coraz bardziej na zachód i zagraża granicom NATO, zagraża także granicom Polski. To są banały, to są rzeczy oczywiste. Ale nie jest już rzeczą oczywistą, że ten proces, który obserwowaliśmy, który przeżywaliśmy, był procesem silnie wspomaganym przez dużą część elity rządzącej w Polsce. I na tym polega taki grecki dramat, jaki przeżywamy, nawet nie na zagrożeniach, nawet nie na stopniu dezintegracji armii, nawet nie na tym, co zaczerpnąłem od pana doktora Kwaśniaka, a co musi się wryć w pamięć i świadomość wszystkich Polaków. Najlepsze i najlepiej ukompletowane jednostki Wojska Polskiego po dzień dzisiejszy stacjonują na granicy zachodniej. I to wystarczy, ten obraz, który pokazał pan doktor Kwaśniak w jednej z telewizyjnych audycji 3 miesiące temu, wystarczy za wszystko. Cała reszta może być tylko do tego dodatkiem. Ale ten dodatek, pozwólcie państwo, że w minimalnym wymiarze zrobię. Oto jest główny dokument strategiczny państwa polskiego. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, sygnowana przez pana prezydenta Rzeczpospolitej, pana Bronisława Komorowskiego, napisana pod kierunkiem generała ministra Stanisława, tak, jeżeli nie mylę jego, mam nadzieję, że nie mylę imienia, Kozieja, z 200 najlepszymi podobno specjalistami, jakie pan prezydent i jego współpracownicy zdołali zgromadzić, którzy dokonali diagnozy i sformułowali prognozę oraz środki zaradcze związane z bezpieczeństwem Polski. Ja nawet dysponuję egzemplarzem z dedykacją pana Stanisława, generała ministra Stanisława Kozieja. To jest 30 listopad 2013 rok, kiedy ta książka została upowszechniona. Listopad 2013 rok, czyli na 3 miesiące przed atakiem rosyjskim na Europę Zachodnią. Otóż główna teza tej książki jest taka, że przez najbliższe 20 lat Polsce nie grozi żadna wojna, a w szczególności ze strony Rosji. To jest główna diagnoza zrobiona przez 200 najlepszych specjalistów skupionych wokół pana prezydenta. Jakie są największe zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski formułowane w tym strategicznym przeglądzie polskiego bezpieczeństwa narodowego? I jakie największe niebezpieczeństwa według elity władzy Platformy Obywatelskiej zagrażają Polsce? No przede wszystkim oczywiście ekstremizm islamski. To jest największe zagrożenie, jakie przedstawią przed Polską. Jest drugie jeszcze zagrożenie. Mianowicie, że Unia Europejska nie przekształci się w jedno państwo. Bo gdyby się przekształciła, jest to tutaj wprost napisane, mianowicie w Stany Zjednoczone Europy, to wtedy Polska będzie bezpieczna już na zawsze. Takie diagnozy podejmowano, formułowano na 3 miesiące przed rosyjskim atakiem na świat zachodni. Czy to wynikało stąd, że rządzący byli tak zafascynowani dorobkiem, pamięcią, wpływami, myślą strategiczną ludzi z wojskowych służb informacyjnych, że nawet zmusili kontrwywiad wojskowy do zawarcia umowy o wymianie informacji, umowy, która do dzisiaj obowiązuje, między Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a spadkobiercami KGB. Taką umowę z rosyjskimi służbami specjalnymi podpisano i ona do dnia dzisiejszego obowiązuje. Do dnia dzisiejszego jesteśmy zobowiązani do przekazywania im informacji. Czy to właśnie zdecydowało o takiej diagnozie? Czy inne czynniki zdecydowały o takiej diagnozie? Tego ja nie wiem, ale wiem jedno, żeby nie przeciągać czasu i żeby spuentować ten moje krótkie wprowadzenie, ale wiem jedno, że
wojsko jest systematycznie niszczone od pierwszego dnia, gdy kierownictwo nad nim objął człowiek, który po dzień dzisiejszy jest najdłużej odpowiedzialnym za wojsko i bezpieczeństwo militarne państwa polskiego wysokim urzędnikiem. Najpierw jako wiceminister obrony odpowiedzialny za służby specjalne, później jako szef komisji, wieloletni szef Komisji Obrony Sejmu Rzeczpospolitej, później jako minister obrony, a wreszcie po dzień dzisiejszy jako zwierzchnik polskich sił zbrojnych. Pan prezydent Komorowski, Bronisław Komorowski, którego wpływ na obronność, na niszczenie obronności Polski w ciągu ostatnich 25 lat był największy. I on jest właśnie głównym ideowym autorem tej diagnozy i tego sposobu bronienia Polski, zgodnie z którym to sposobem im Polska będzie bardziej pozbawiona możliwości rzeczywistego oddziaływania militarnego, im będzie bardziej słaba, tym będzie silniejsza. Nie chcę sięgać do innych i dawniejszych sformułowań, ale ciśnie się na usta ten upiorny, przeinterpretowany, ale przecież napisany tekst w wieku XVIII, że nie rządem Rzeczpospolita stoi. Otóż wydaje się, że dzisiaj nam wsuflowane jest, przedstawiane jest takie oto zdanie, zgodnie z którym, taka myśl, zgodnie z którym Polska nie polskością i nie własną obroną stoi, tylko jakimiś dążeniami do rozmycia się w innych państwach, w innych wspólnotach, w innych układach. Efektem tego jest po dzień dzisiejszy trwający upadek Wojska Polskiego. Wystarczy powiedzieć, że w ciągu 7 lat rządów pana Donalda Tuska ani razu nie wykorzystano pieniędzy, jakie z budżetu państwa były na armię wyasygnowane. Nigdy Ministerstwo Obrony nie potrafiło tych pieniędzy uzyskać, a dzisiaj 45%, blisko połowa wojskowych zostaje oddana do cywila, dlatego, bo państwo polskie nie chce im wypłacić emerytur i zwalnia ich, zanim nabiorą przywilejów wieku emerytalnego. A pieniądze przeznaczone na strategiczne zbrojenia, 130 miliardów złotych, do dnia dzisiejszego, choć od 3 lat mają czekać, do dnia dzisiejszego nie doczekały się zawarcia ani jednego kontraktu. Krótko mówiąc, znajdujemy się w sytuacji, w której można odbudować siłę zbrojną Polski. Jest do tego potencjał gospodarczy, jest do tego potencjał ludzki, jest do tego potencjał także polityczny. Jest szansa na stworzenie korzystnego układu politycznego, który by na to pozwolił. Rzecz w tym, że elita władzy obecnie rządząca tego nie chce. Miejmy nadzieję, że szybko zostanie zmieniona, bo to jest warunek odzyskania przez Polskę zdolności obronnych i bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Po tym świetnym wystąpieniu pana Antoniego Macierewicza, tylko krótko już, bo jakby ranga sprawy jest na pozór znacznie może mniej istotna. Zajmuje się szeroko pojęto kulturą, ale w gruncie rzeczy najbardziej czytelnictwem, książką, literaturą. Cóż to jest zapaść książki w porównaniu z zapaścią państwa, z zagrożeniami, które, przed którymi stoimy. Myślę jednak, że nie należy ich lekceważyć. Swój tekst zatytułowałem, sięgając po znaną piosenkę zespołu rockowego, której wokalista śpiewa, jest super, więc o co ci chodzi? No ja sobie zadałem takie pytanie, skoro jest tak dobrze, bo wystarczy otworzyć telewizor i w ostatnim czasie nasłodzić się w tą wspaniałą atmosferą po niebotycznym sukcesie polskiego podobno filmu. Ucieszyć się z tego powodu, że już 47% Polaków czyta jedną książkę rocznie. Słuchajcie państwo, to jest coś. 2 lata temu było bodajże 2,5% mniej.
A więc jakoś nie mam siły cieszyć się takimi sprawami. Nie mam siły cieszyć się z rugowaniem, z lektur szkolnych. To jest chyba najbardziej istotne w tym wszystkim. Nie nagrody literackie, które przyznawane są, jak to kiedyś mówiono, primadonną jednego tygodnia, ale rugowaniem ze szkół dzieł literackich, które były fundamentem dla kilku pokoleń, dla kilku generacji. Tak się dzieje z Sienkiewiczem, wspominany przez Antoniego Macierewicza. Pan prezydent w tym roku czytał, jest taka akcja głośnego czytania, w tym roku czytał trylogię, no potem był cały wściekły atak. No jak on mógł, więc tu jakoś, nie wiem, zapomniał o tym albo nie wiedział. W każdym razie bardzo to było niepoprawne. No ale przeszło, minęło, obruszyli się wszyscy. Jak to można? Jeszcze w tej szczególnej sytuacji politycznej, w jakiej się znajdujemy, Sienkiewicz jest absolutnie niepoprawny. Ale gorzej niepoprawny jest również Mickiewicz, jak się okazuje. Pan Tadeusz jest w gruncie rzeczy w szkole niekonieczny. Wystarczy w jakimś małym fragmencie, no niech będzie koncert Jan Kiela, powiedzmy. Niech tam Łódź czyta, a resztę to, nie wiem, film obejrzy Andrzeja Wajdy i wystarczy zupełnie. Więc nie. Jeśli chodzi o diagnozę, jaką stawiam, tutaj jest, ona musi być smutna, bo taka jest rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Ale myślę, po prostu trzeba robić jedno. Trzeba wołać na każdym kroku. Apelować, protestować, upominać się o to, co nam przynależy, bo to jest to, czym naprawdę powinniśmy żyć. To, co kształtowało naszych ojców, dziadów, powinno kształtować i nas. I myślę, że w jakiejś części tak jest, ale jeżeli zezwolimy na jedno, na drugie, na trzecie, rozumieje się wszystko. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Grzegorz Kwaśniak, ja jestem autorem rozdziału zatytułowanego Kto nas obroni? No i chciałem króciutko powiedzieć, co mnie zainspirowało do napisania tego rozdziału zawierającego taką treść. Otóż oprócz tutaj telefonu od pana Adama Sosnowskiego, który był sprawcą tego całego mojego wysiłku, taką bezpośrednią inspiracją było dla mnie te tajemnicze 130 miliardów, tak, które się tutaj w przestrzeni medialnej pojawiło kilka lat temu. Tych pieniędzy oczywiście nie ma. To są jakieś wirtualne pieniądze, które będą być może za kilka lat. Natomiast one aktualnie spełniają rolę takiej zasłony dymnej. Coś jak Zielona Wyspa. Tak? I mają za zadanie odwrócić uwagę opinii publicznej, odwrócić uwagę nas tutaj wszystkich od realnych problemów wojska i od realnych problemów naszego bezpieczeństwa. No i ja tutaj w swoim rozdziale chciałem poruszyć kilka najważniejszych moim zdaniem realnych problemów naszych sił zbrojnych, które decydują o ich zdolności bojowej. No i w pierwszej kolejności jest to rozmieszczenie sił zbrojnych. Tutaj pan Antoni Macierewicz już o tym wspomniał. Niestety nasze siły zbrojne w większości są rozmieszczone na zachodzie Polski. To jest dziedzictwo czasów Układu Warszawskiego. Nie chcę tutaj wnikać głębiej, dlaczego tak jest. Po prostu zaniedbanie, lekceważenie, być może celowa czyjaś działalność. Kolejna sprawa to jest ukompletowanie sił zbrojnych. Ja tutaj liczyłem, jak nasze siły zbrojne są ukompletowane. Te 13 brygad, które my posiadamy, pancernych i zmechanizowanych, na dzień dzisiejszy jest ukompletowane od kilkunastu do 80 kilku procent, czyli średnio rzecz biorąc około 40%. To jest jeszcze gorzej, proszę Państwa, niż w czasach armii poborowej. To jest kompletna katastrofa projektu profesjonalizacji. To znaczy po prostu, że średnio rzecz biorąc w każdej z naszych jednostek wojskowych jest około 40% żołnierzy, czyli tak de facto one się nie nadają do walki, ewentualnie po kilku tygodniach, kilku miesiącach przygotowań. O tym oczywiście nikt nie mówi, ta problematyka jest pomijana całkowicie. Trzecim elementem jest koncepcja, czyli pomysł, czyli doktryna, tak, walki, czyli doktryna rozegrania naszej wojny obronnej. Aktualna doktryna
też nie odpowiada wymaganiom współczesnego pola walki. Jest to taka mieszanina rozwiązań z lat 70., 80. plus troszeczkę działań ekspedycyjnych. Nikt sobie z naszych tutaj decydentów nie próbuje zadać trudu, żeby stworzyć jakąś nową doktrynę obronną, według której nasze siły zbrojne mogłyby prowadzić potencjalną wojnę. No i czwartym problemem, który tutaj poruszam, a który również jest kompletnie przemilczany, to jest morale i duch bojowy naszej armii. No niestety istnieją trzy takie czynniki, które niszczą naszą armię od podstaw. Powodują pewną korozję. To jest konformizm, nepotyzm i bardzo niski poziom patriotyzmu. Te trzy czynniki, znaczy naprawa, restytucja tych trzech czynników jest możliwa. To wcale nie kosztuje 100 miliardów. Tak? Podejmując odpowiednie działania w sferze wychowania, szkolenia, propagowania idei patriotycznych, propagowania odpowiedniego systemu wartości, to można naprawić. Ale niestety problematyka jest ta całkowicie przemilczana i cały wysiłek, że tak powiem, jest skupiony na tych 130 miliardach, czyli na problematyce zakupu uzbrojenia. Natomiast kwestie moralne są niestety pomijane. Jakie to ma znaczenie, to widzimy najlepiej na przykładzie Ukrainy, gdzie w początkowym okresie kadra oficerska Armii Ukraińskiej niestety nie spełniła swojego zadania i były z tym wielkie, wielkie problemy. Także główną słabością naszej armii, tak, są przede wszystkim elity wojskowe. Generałowie i profesorowie, którzy się zajmują tą problematyką, są niestety dotknięci, tak, konformizmem, nepotyzmem i bardzo niskim poziomem patriotyzmu. Jako dowód ja czasami przedstawiam w takich sytuacjach taki przykład, że przed II wojną światową powstały dwie takie bardzo ważne książki. Generał Mosor napisał taką książkę Sztuka wojenna w warunkach współczesnej wojny, a generał Sikorski napisał taką książkę Nowoczesna wojna. Minęło 80 lat, tak? Ponad 80 lat. I od tej pory nie powstało nic równie dobrego. Te dwie pozycje to już jest klasyka. Tak? Uczą się z nich studenci w akademiach wojskowych, nie tylko w Polsce. Ale niestety od tej pory nasze elity wojskowe nie wychowały, nie stworzyły ludzi tej miary i tego pokroju, którzy byliby w stanie stworzyć tego typu dzieła i pchnąć naszą naukę wojskową, naszą naukę o bezpieczeństwie na jakieś nowe tory, wskazać nowe perspektywy. Tutaj te ostatnie dzieła, w cudzysłowie, generała Kozieja, o których tutaj pan Macierewicz wspomniał, czyli Biała Księga oraz Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, są niestety bardzo słabe i to jest najlepszy dowód na upadek intelektualny, tak, naszych elit wojskowych. No i pana Kozieja, który niestety jest taką emanacją i takim wzorcem, negatywnym wzorcem jakości tych elit wojskowych. Szogun, tak. Pseudonim Szogun, tak? Tak jak tutaj pan minister podpowiada. Ale to nie ja to wymyśliłem, także proszę nie mieć do mnie pretensji. Pan prezydent wymyślił, tak? Także proszę ewentualnie pretensje do pana prezydenta. My możemy jedynie się powoływać tutaj na wyższych i mądrzejszych, tak? Także dziękuję bardzo, przekazuję dalej. Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo, najpierw pozwolę sobie podziękować inicjatorom i wydawcom tej książki za niezwykle trafny tytuł i za przepiękną szatę graficzną. Tak rzeczywiście trwa wykażanie państwa w centrum jednoczącej się Europy. I gdybyśmy na to popatrzyli z pewnej perspektywy, to jest planowa działalność. Przypomnijcie sobie Państwo, jak wchodziliśmy w struktury Unii Europejskiej, środki społecznego przekazu, te główne, mówiły
tylko i wyłącznie o naszych wadach. I równocześnie była opinia, że cudem będzie, o ile nas przyjmą w struktury Unii Europejskiej. Powiem parę słów z punktu widzenia resortu, które miałem zaszczyt reprezentować w okresie końcu lat 90. A mianowicie resortu środowiska. Polska miała mnóstwo zalet. Pomijając taką zaletę jak świetne położenie geopolityczne w centrum jednoczącej się Europy, to trzeba było zwrócić uwagę na takie zalety jak przebogate zasoby energetyczne w postaci węgla kamiennego, węgla brunatnego, zasobów geotermalnych, gazu łupkowego i równocześnie patrzeć na to, że jednocząca się Europa tego nie miała. Polska była potentatem. Trzeba było spojrzeć na społeczeństwo, dobrze wykształcone społeczeństwo z przewagą młodych klas wieku, dobrze wykształcone. Dzięki temu, że istniała jeszcze w Polsce dobrze funkcjonująca rodzina. Trzeba zwrócić uwagę na następną rzecz, a mianowicie na unikatowy stan środowiska przyrodniczego. Stan środowiska przyrodniczego mierzony tym, co u nas występuje, a więc rodzimymi gatunkami roślin i zwierząt dziko żyjących. Pełna gama występującym w tym środowisku, w tej szerokości geograficznej. I równocześnie, gdy się patrzyło na Unię Europejską, to wszystko to, co my mieliśmy, oni dawno już albo wyeksploatowali, albo zniszczyli. I to nie dlatego, że chciano to niszczyć, tylko bardzo często z niewiedzy. Jeden z moich przyjaciół, rektor Uniwersytetu w Kiel, jednej z największych uniwersytetów rolniczych, wtedy, gdy przyjechał tutaj w okresie tworzenia programu i wchodzenia w struktury Unii Europejskiej, gdy czytał, że nam należy gonić Unię Europejską, powiedział: Jan, może powoli, a jak będziecie powoli działali i rozsądnie, to może was dogonimy w przyszłości. Szanowni Państwo, gdybyśmy patrzyli na to, co w tej chwili jest i co tu w tej książce jest zawarte, to o bezpieczeństwie militarnym nie chcę tutaj mówić, tu powiedziano już bardzo dużo, ale zasoby energetyczne, prawdę powiedziawszy, nie są już naszą własnością, a o ile posiadamy te zasoby energetyczne, zostały zablokowane poprzez idiotycznie wprowadzony pakiet klimatyczno-energetyczny. To jest zniszczenie polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Gdybyście Państwo patrzyli na strukturę klas wieku, no wyeksportowaliśmy 2,5 miliona Polaków. Bezrobocie jest takie, jak było przed wejściem w struktury Unii Europejskiej, a podwyższa się nam wiek emerytalny do 67 lat. Nie mamy przemysłu, tak jak już powiedziałem, tu powiedziano, nie mamy armii. Jesteśmy państwem o ogromnym potencjale, natomiast w gruncie rzeczy państwo już nie ma, jest wygaszane. Szanowni Państwo, o tym wygaszaniu również środki społecznego przekazu nie mówią nic. Jest to charakterystyczne, że o sprawach niezwykle ważnych te mainstreamowe środki nie mówią nic. I nie mówią nic o tej rzeczy, którą miałem przyjemność tutaj przedyskutować z panem redaktorem i w pewnym sensie uczestniczyć w tym tekście. A mianowicie ziemia. Od 1 maja 2016 roku zgodnie z traktatem akcesyjnym wchodzi wolny obrót ziemią. I to podkreślam, leśną i rolną. Szanowni Państwo, rolnej ziemi mamy tyle, ile mamy, ale ziemia leśna jest dość charakterystyczna, dlatego że mniej więcej 7,5 miliona hektarów wchodzi w skład, albo inaczej, to własność Skarbu Państwa. Własność Skarbu Państwa, ta powierzchnia zarządzana przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Unikatowa organizacja i unikatowe lasy. Gdyby się popatrzyło na te lasy polskie, to dziedzictwo kulturowe od wielu wieków, to co jest domeną Polski, to te lasy służą bezpieczeństwu państwa i to w tym sensie ekologicznym i również nie tylko. W sensie takim, że lasy państwowe były wykorzystywane wtedy, w bardzo długiej historii Polski, kiedy państwo było zagrożone. To były te srebra rodowe, które ewentualnie można było z nich korzystać. Po odzyskaniu niepodległości w 1920
No, w początku ubiegłego wieku, w 1924 roku, pierwsza działalność prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej było stworzenie zasad funkcjonowania albo odbudowy polskich lasów państwowych. Dwie zasady główne. Macie się samofinansować, nie wyciągać rąk do budżetu po pieniądze, a równocześnie tak gospodarzyć, żeby tego, co macie, było coraz więcej. Czyli udostępniać lasy dla społeczeństwa. Lasy mają służyć społeczeństwu. Nie wyciągać ręce po pieniądze, a równocześnie ma ich być coraz więcej. Był jeden wyjątek, bardzo mały, albo może istotny. To biedne państwo mimo wszystko dało pieniądze z budżetu państwa i wykupiono ponad 400 tysięcy hektarów lasów z rąk prywatnych po to, żeby budować wiano państwa, silnego państwa polskiego. Szanowni Państwo, i gdybyśmy popatrzyli teraz na to, co nam zostało, a mianowicie ziemia, w jaki sposób działa rząd w tym kierunku, żeby pozbyć się tej własności. Protestują rolnicy pod kancelarią premiera. Czy Państwo słyszycie o głównym ich postulacie? Główny ich postulat: dajcie nam ziemię albo nie odbierajcie nam ziemi. Co się dzieje? I o tym również nie mówią. A mianowicie są rolnicy, którzy kupili ziemię, ale równocześnie wzięli na kredyt środki produkcji, takie jak ciągniki, inne środki produkcji. I w tej chwili stają się bankrutami. Kto jest właścicielem tej ziemi, a wzięli ziemię na kredyt hipoteczny? Banki. Kto będzie właścicielem tej ziemi? Banki. Drudzy rolnicy, nie stać ich na to, żeby kupić ziemię, żeby powiększyć. Ci, co nie wzięli kredytów. Dlaczego? Dlatego, że ich na to nie stać. A 1 maja 2016 roku się zbliża. Cóż mówi pan minister Sawicki? Pan minister Sawicki mówi do tych drobnych rolników, którzy mają tą drobną własność: dostaniecie większe dopłaty pod warunkiem, że zgodzicie się na to, albo inaczej, że sprzedacie ziemię za 5 lat. Komu tą ziemię sprzedadzą? Temu, kto ma większe pieniądze. Powróćmy do lasów, bo można tu mówić dużo. Unikat, 7,5 miliona hektarów. Świetnie funkcjonujące lasy. Wzorem dla całego jednoczącego się takiego organizmu jak Unia Europejska, które sobie przyjęło za wzór koncepcję zrównoważonego rozwoju, czyli korzystanie z zasobów po to, żeby było więcej dla dobra człowieka. Lasy otrzymują nagrodę UNESCO. Wielkie wyróżnienie w roku 2013. Za wzorowo prowadzoną gospodarkę, za wzór dla całego świata. Czy macie taką informację? Nie. Całkowicie przemilczana, mimo że to jest wielki sukces Polski. I cóż robi obecny rząd? Jest to organizacja, która ma 7,5 miliona hektarów. 400 miliardów złotych w drewnie. Pod spodem są takie pokłady jak żwir, piasek, a głębiej jeszcze zasoby energetyczne. Szatański pomysł. Zabrać pieniądze lasom państwowym na ich bieżącą działalność. Po co? Po to, żeby budować drogi powiatowe. Zostawmy drogi, bo nie możemy dojść, gdzie te pieniądze poszły. Ale pieniądze zostały zabrane. Po co? Żeby zdestabilizować. Zdestabilizować, żeby z polskich lasów państwowych zrobić bankruta. A co się robi z bankrutem? Bankruta się sprzedaje. 7,5 miliona hektarów w jednym ręku, podzielone na 430 nadleśnic, które już część jest bankrutami. A więc patrzmy na 1 maja 2016 roku. Szanowni Państwo, jestem optymistą. Jeszcze jest dużo do sprzedaży, dużo do uratowania, ale jedyna możliwość. Nowy prezydent, nowy rząd i myślenie o ojczyźnie, myślenie o tym, że jesteśmy w tym miejscu, które powinno odgrywać decydującą rolę w jednoczącej się Europie. I wszelkie atuty były w naszych rękach. Ale jeszcze tych atutów jest sporo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich.
Proszę Państwa, ja przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za zaproszenie do tej książki, bo to wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Jednocześnie warto przypomnieć, tu chyba już o tym była mowa, ale warto przypomnieć, że poprzedni jakby tom no podobnego wydawnictwa, także o charakterze albumowym w zasadzie, ale jednak z treścią dość istotną, na tyle istotną, że ten poprzedni tom Oburzeni, wydany przez to samo wydawnictwo, uzyskał od magazynu książki nagrodę za najlepszą książkę publicystyczną roku. Więc warto wspomnieć o tamtym osiągnięciu i tym bardziej jestem zaszczycony, że mogę być współautorem tego tomu i tej książki. Ją faktycznie można traktować chyba jak takie wielkie bicie w dzwony. Tutaj analogie historyczne się nasuwają. Wydaje się, że jesteśmy w sytuacji Polski XVIII-wiecznej i w tej chwili jest jakiś przełomowy moment. Ta diagnoza, która jest gorzka, która jest zawarta w tej książce, jest po prostu prawdziwa i bez tej prawdy, bez tej prawdy nie ma szans na pozytywne rozwiązanie, na wyjście z tej bardzo trudnej sytuacji. Profesor Nowak wspomniał, że tu w wielu tych tekstach są także zawarte pozytywne recepty, rozwiązania, może nie we wszystkich, ale w związku z tym na marginesie warto wspomnieć, że ja akurat, jeżeli chodzi o scenę publiczną czy polityczną, zajmuję się tymi pozytywnymi rozwiązaniami, czyli jest recepta. Są pozytywne propozycje programowe we wszystkich tych kwestiach. Nawet jeżeli one nie są tutaj zawarte, bo charakter książki jest inny, to jest diagnoza gorzka, diagnoza o wygaszaniu, o tym, co jest zatrważające, ale jednocześnie jest także nadzieja. Tutaj już częściowo przedstawiona i także gotowa w programach politycznych. W związku z tym dołączam się do tych głosów. Jesteśmy w sytuacji przełomowej, są gotowe recepty, są ludzie, są środowiska, musimy to zmienić. I dwa słowa o moim wkładzie. Ja piszę o wygaszaniu społeczeństwa obywatelskiego. To jest w zasadzie taka synteza moich prac od 20 kilku lat naukowych dotyczących właśnie diagnozowania tego, jak w Polsce wyglądały te kwestie. I można powiedzieć tak, współczesna demokracja bez obywatela nie funkcjonuje. Bez społeczeństwa obywatelskiego, bez zorganizowanego, oddolnego społeczeństwa obywatelskiego współczesna demokracja nie funkcjonuje. No, widzę demokracja w Polsce. Można także nadmienić, że przecież celami, zadaniami polskiej opozycji z lat 70., a później polskiej opozycji solidarnościowej było między innymi właśnie kształtowanie polskiego obywatela, polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Gdy wspomnimy program Solidarności, ten program samorządnej Rzeczypospolitej, on obejmował trzy główne filary. To były zmiany gospodarcze, przede wszystkim oparte o samorządność pracowniczą. To była kwestia rozliczenia winnych za PRL i to była budowa samorządnej, oddolnej, obywatelskiej Rzeczpospolitej. No tak się stało, że udało nam się tych wszystkich trzech celów nie zrealizować po 89 roku, w zasadzie do dzisiaj. Ja opisuję tę historię tego, jak nie zrealizowano tego w zakresie samoorganizacji obywatelskiej. Począwszy od rozwiązania komitetów obywatelskich, ale także poprzez różne inne zaniechania. W tekście są szczegóły, więc nie chcę się za bardzo rozwodzić na ten temat. Natomiast warto podkreślić jeszcze raz, że nie ma demokracji bez obywateli, przede wszystkim dlatego, że to społeczeństwo obywatelskie pełni bardzo wiele istotnych funkcji, które podtrzymują demokrację powodują, że demokracja nie stacza się w takie różne swoje niebezpieczne rejony, nie przekształca się w dyktat większości, bardzo wyraźnie widać to w tej chwili w Polsce, czy nie przekształca się w różne formy miękkiej i bardziej twardej tyranii. I wśród tych funkcji oczywiście jest także funkcja kontrolna. Obywatel zorganizowany może kontrolować władzę, obywatel niezorganizowany, obywatel, który jest takim
no, bardziej konsumentem czy pod przedmiotem manipulacji wielkich instytucji kierujących państwem, staje się obywatelem niezdolnym do wyrażania swojej podmiotowości i do kontroli władzy. To wszystko jest zapisane w tekście, ja już nie będę kontynuował. Zapraszam do lektury. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja jestem dziennikarzem zawodu, w związku z tym moja praca jest trochę inna od poprzednich. To jest kronika wygaszania, kronika ostatnich 25 lat. W związku z tym koncentruję się na takich przełomowych momentach w tym w końcu długim okresie 25 lat i tych przykładów wygaszania jest tak dużo, że oczywiście to jest bardzo subiektywny z mojej strony wybór tych dat, takich przełomowych, że tak powiem punktowych dla wygaszania, ale chciałem zwrócić w tej swojej kronice uwagę przede wszystkim na sprawy gospodarki, przemysłu, właśnie wygaszania miejsc pracy. I jako dziennikarz tygodnika Solidarność od wielu, wielu lat właśnie te przemiany, to co się działo z polskim przemysłem, z polską gospodarką, z polskimi miejscami pracy, jak Solidarność również walczyła o ten zasób, to jest to moje doświadczenie, które chciałem właśnie przekazać w tej kronice, czyli ten wybór z pewnym komentarzem jest takim właśnie nakreśleniem tych punktów najbardziej istotnych, tych faktów najbardziej istotnych, które no rzutują w ogóle na to, że Polska, tak jak tu wszyscy przedmówcy mówili, pozbywała się tego, co powinno państwo suwerenne, o to, co powinno państwo suwerenne dbać. Czyli to, żebyśmy byli zasobnym społeczeństwem, i żeby nie było tak, jak po tych 25 latach, że 30% miejsc pracy to są umowy na czas nieokreślony, tak zwane umowy śmieciowe. I to się pogłębia wśród młodzieży, młodych roczników wstępujących. To jest 50 i nawet więcej. Czyli można powiedzieć, upowszechnił się taki model, który jest skutkiem wygaszania polskiego przemysłu. Tu podkreślam, że sprzedano polski przemysł za 4-5% wartości odtworzeniowej. Ja oczywiście cytuję różnych ekspertów, bo no, wybieram to, co jest właśnie najbardziej, te analizy, które w sposób dokładny i dobitny pokazały, co się stało właśnie z polską gospodarką. No ale ponieważ jest to kronika, to nie unikam momentów przełomowych, historycznych, jak no choćby rok 1992, 2010. Wiadomo, jakie są daty, bo one rzutowały już na wszystko. Nie tylko to są sprawy wygaszania gospodarki, ale w ogóle na wszystkie dziedziny naszego życia politycznego, społecznego, gospodarczego. Mam nadzieję, że ta kronika właśnie przez ten subiektywizm, duży stopień subiektywizmu właśnie państwa zainteresuje, bo to było tak pisane, żeby zaciekawić, a nie zanudzić faktami, informacjami. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że jest nas sporo. Pragnę podziękować wydawnictwu, bo czuję się bardzo zaszczycona, że znalazłam się w gronie tak zacnych autorów. Jesteśmy różni bardzo, zarówno pod względem dziedzin, które prezentujemy, tematyki, którą się zajmujemy. Jesteśmy różni także na pewno charakterologicznie, osobowościowo i tak dalej, i tak dalej. Ale łączy nas jedna wspaniała rzecz. Zgromadziliśmy się tutaj wokół tych samych wartości. To jest podstawa, to jest fundament, na którym dopiero można wszystko inne budować. Co ma teatr,
co ma wygaszanie Polski, co ma teatr do wygaszania Polski? Otóż ma i to bardzo dużo. Bo w teatrze wygasza się wszystko to, o czym tutaj państwo, panowie przed chwilą mówili i o czym wszyscy wiemy. W teatrze wygasza się patriotyzm, wszystko co jest z Polską związane. W teatrze wygasza się polskość w różnych postaciach, w postaci tradycji, obyczajów, tradycji polskich rodzin. Nawet tego co jemy, jak się zachowujemy, jak się czeszemy, jak chodzimy, jak się ubieramy. Androgeniczność postaci w teatrze, czyli zrównanie kobiety z mężczyzną, w niektórych spektaklach trudno rozeznać, kogo mamy na scenie, czy to jest płeć żeńska, czy męska, kto to jest mężczyzna, czy kobieta. Na przykład włosy są albo ogolona głowa, albo włosy są bardzo krótko ostrzyżone, albo długie, bo mężczyźni też takie noszą, prawda? Ubiór jest zatracenie płci, no wiemy, gender, prawda? Co w teatrze się wygasza? Jak ja powiedziałam, patriotyzm, wartości nasze narodowe. Wygasza się symbolikę religijną, która jest nieodłącznie związana z naszymi wartościami narodowymi. Wygasza się, w jaki sposób się wygasza? Paskudny, obrzydliwy. Kala się wszystko, co jest dla nas święte, zarówno w kwestii religijnej, jak i w kwestii tradycji naszej. Jesteśmy w tej chwili w okresie Wielkiego Postu. Czy w którymś teatrze, nie widzę, żeby w teatrze zapowiadane były premiery związane z tym okresem. Nie chodzi tylko o ludzi, którzy są wierzącymi, o katolików. Przecież nawet ateiści wiedzą o tym, że w Polsce jest taka tradycja. Więc to jest wygaszanie także tej tradycji. No tutaj mamy wspaniałą, wybitną aktorkę, panią Halinę Łabonarską, która gra w znakomitym spektaklu Zwiastowanie. To jest jedyne przedstawienie, ale premiera była już parę lat temu, prawda? Zwiastowanie według Claudela. Przepiękny spektakl z ducha chrześcijańskiego, o pięknych wartościach, pięknie prowadzony artystycznie. Znakomity, ale grany jest bardzo rzadko, nie jest nagłaśniany. Od samego początku zresztą tak było. No jest to ten rodzynek, cieszmy się, że on jest. Ale są inne teatry. Mamy scenę narodową, która ma Halo, halo? To pewnie dlatego wygaszanie. Wygaszanie. No nic, będę próbowała mówić tak. Proszę państwa, jest to właśnie to wygaszanie. Wygaszanie tego, co definiuje naszą tożsamość polską. Wygaszanie od strony religijnej, od strony patriotycznej, narodowej. A co jest promowane w teatrze? Otóż w teatrze promowane są takie rzeczy, jak wulgaryzm obrazu, wulgaryzm słowa, homoseksualizm bardzo mocno, w różnych wariantach zresztą, rozmaite dewiacje seksualne, przepraszam bardzo, ale muszę to powiedzieć, łącznie z nekrofilią, z kazirodztwem, z zoofilią, no przeróżne są warianty. Promowana jest nienawiść. To jest nienawiść, to jest zachęcanie do nienawiści. Nienawiść do tego, co polskie, to znaczy poprzez ośmieszanie, poprzez dyskryminowanie, poprzez odsuwanie na przykład tych aktorów, tych artystów, którzy wyrażają głośno swój światopogląd chrześcijański. Ci artyści nie mają wpływu na kształtowanie obrazu teatru w Polsce dzisiaj. Nie mają, bo oni są na boku. Natomiast kształtowanie, formowanie teatru odbywa się poprzez takie grupy reżyserów, dyrektorów teatrów, którzy respektują wszystko to, co łączy się z poprawnością polityczną. A z poprawnością polityczną łączy się ideologia, jak wiadomo. Więc teatr dzisiaj, trudno powiedzieć, że ma kwalifikację artystyczną, tym bardziej intelektualną. Absolutnie nie. Teatr dzisiaj to jest kwalifikacja ideologiczna. Teatr jest narzędziem, które prezentuje to wszystko, co łączy się z ideologią gender, a ideologia gender, jak wiadomo, spaja wszystkie te poszczególne, mniejsze, prawda, kierunki, ideologie. I to widzimy bardzo wyraźnie na scenie teatralnej. Tak właśnie wygląda. Natomiast jakie jest wyjście z sytuacji? Jest jeszcze jedna rzecz, którą teatr dzisiaj preferuje. Mianowicie zabiera nam, wygasza nas z nadziei. Odbiera nam nadzieję. Spektakle, które oglądamy, są w dużej mierze nihilistyczne.
są scenografia jest, przepraszam, obrzydliwa, brudna, odsłonięta maszyneria, która pokazuje brudne ściany. To się chce wyjść z takiego miejsca. Człowiek wychodzi stamtąd zdołowany. Nie ma nadziei, a nadzieja jest przecież jednym z głównych punktów chrześcijaństwa. Prawda? Nie ma nadziei. Istota człowieczeństwa jest zbluzgana, jest gnieciona, jest poniewierana. Czyli godność osoby ludzkiej nie ma miejsca na scenie. Tak niestety wygląda teatr. Jakie widziałabym wyjście z sytuacji? Ano takie, żeby publiczność po prostu żądała po takim spektaklu w kasie zwrotu pieniędzy za bilety. Bo wiadomo, że właśnie takie spektakle są finansowane przez budżet państwa z naszych podatków. To są państwowe teatry, nie prywatne. Państwowe teatry, opłacane spektakle, które nas obrażają, dotykają nas do żywego, opłacane są z naszych podatków. Czyli ja przychodzę do teatru, jestem przez 2 godziny obrażana do bólu, bo na przykład poniewiera się krzyż, już nie mówię, co się z tym krzyżem na scenie robi. Ja jestem, czuję się jak zbity pies. I jeszcze za to płacę. To znaczy jeszcze to zło jest opłacane przez moje, przez pieniądze, które idą z moich podatków. Więc proszę Państwa, to jest taki paradoks, w który trudno uwierzyć. Pani minister Omilanowska nie tak dawno pojechała do Krakowa, gdzie w Starym Teatrze odbyła się inauguracja, bo w tym roku obchodzimy 250-lecie Teatru Narodowego. I gdzie uroczystości się główne odbywały? Właśnie w Krakowie, w Starym Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej, który ma prawo nosić nazwę Teatr Narodowy, a powinno być mu to zabronione, ponieważ jest to teatr antynarodowy, który prowadzi Jan Klata. I tam wieczorem dla wsparcia tej uroczystości było pokazane przedstawienie pod tytułem Trylogia, niby według Henryka Sienkiewicza. Jest to potwór okropny, jest to zanegowanie wszystkiego, co u Sienkiewicza było pokazane. Jest to po prostu zrobienie, przepraszam, z Sienkiewicza człowieka, który jest psychicznie niezrównoważonym. Akcja dzieje się w zakładzie psychicznym. Bohaterowie są po prostu nienormalni. Wyglądają okropnie, są ubrani fatalnie, zachowują się okropnie. Są niepoczytalni wręcz. To są bohaterowie sienkiewiczowscy. I do tego wszystkiego obraz Matki Bożej. W obraz Matki Bożej aktorka wkłada głowę i robi głupawe miny. Wszyscy oczywiście się śmieją, uważają, że to jest znakomite. Znaczy, kto się śmieje? Publiczność na widowni. Pani minister powinna zdjąć to przedstawienie natychmiast, ponieważ nie tylko to przedstawienie nie tylko obraża nas, ale po prostu jest fałszywką, jest zakłamaniem. Teatr ma dążyć do prawdy i pokazywać prawdę. A tutaj mamy odwrotną sytuację. Jest fałszywy obraz prezentowany jako prawdziwy. Poza tym, nie tak dawno, pamiętają Państwo na pewno, była ważna sprawa ze sprowadzeniem spektaklu Golgota Piknik na festiwal Malta w Poznaniu. No, brakuje mi słów. Przepraszam, użyję tego słowa, jest to po prostu badziewie. Jest to rzecz, która artystycznie nie ma prawa nosić kwalifikacji artystycznej. Jest to rzecz, która obraża nasze uczucia religijne, która to jest pornograficzny zapis nęgi pańskiej. No, aż przykro mi mówić. I ten spektakl miał być prezentowany w kilku miastach w Polsce, ale niestety publiczność zareagowała i wiemy o tym, że został zdjęty. Nie dopuszczono do tego. Natomiast teatr ochoczo bardzo postanowił wyjść jakoś z tej sytuacji i skoro nie można zaprezentować tego spektaklu przywiezionego, zresztą za duże nasze pieniądze wpłacone z naszych podatków, to postanowili przeczytać scenariusz. No ale sam scenariusz jest już wulgarny, obrzydliwy. Proszę Państwa, to można bardzo długo na ten temat mówić. Jedyne, tak jak powiedziałam, jedyne wyjście z sytuacji widzę takie,
że po prostu publiczność przestanie, bardzo ostro zacznie reagować. To znaczy, przychodzi do teatru, widzi, że przyszła do teatru, a ogląda antyteatr, coś co jej obraża, wraca do kasy albo pisze list do dyrekcji, prosząc o zwrot pieniędzy za bilet. Roszczeniowo trzeba do tego podchodzić. Jest jeszcze jedna rzecz. Teatr dzisiaj jest narzędziem niszczycielskim. W większości, ja nie mówię o wyjątkach, bo są piękne wyjątki. Na inne posiedzenie. O tym można by powiedzieć. Teatr jest narzędziem niszczycielskim, ale teatr nie jest, on kreuje, oczywiście formuje, kreuje, ale on nie jest decydentem. Decyzje przychodzą zupełnie z innego źródła. Ja kończąc swój tekst, zadałam ku rozwadze czytelnika, żeby zastanowić się, skąd idą decyzje, bo teatr jest tylko wykonawcą tego, tylko, ale skutecznie bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem powiedzieć, że teraz w kręgach władzy jest dość modne przemawianie z kartki. Też kartkę przygotowałem, kartki, ale po tych wystąpieniach chyba będę musiał jednak mniej używać. Chociaż o tych rzeczach gospodarczych trzeba mówić dokładnie i precyzyjnie. Mówił papież, polski papież mówił, Bogu ufajcie, ducha nie gaście. No a my tu z wygaszami, że tak powiem, startujemy. Ale chyba nie ma innej możliwości, tak jak powiedział pan profesor Nowak, żeby była kuracja, musi być diagnoza. I ta diagnoza tutaj jest. Ona jest porażająca. Ona jest dramatyczna. Myślę, że wielu nas znienawidzi po tej książce, chociaż mamy już wielu swoich osobistych wrogów. Ale myślę, że to jest naprawdę poważny kamień u szyi. Proszę Państwa, dzisiaj przedstawiciele obozu rządzącego, Platformy, pan prezydent Komorowski, przedstawiciele Banku Światowego w Polsce mówią, że żyjemy w najlepszym 25-leciu od czasów jagiellońskich, od Złotego Wieku. Właściwie to jest najlepszy czas dla Polski. Ja myślę, że można idąc tą stylistyką, konwencją, można powiedzieć, że a od czasów piastowskich mamy najlepiej rozwinięty przemysł motoryzacyjny w Polsce. A od czasów saskich mamy wyjątkowo bogaty rynek, jeśli chodzi o dostęp do win reńskich i mozerskich, proszę Państwa. Te bajki z mchu i paproci, które nam są opowiadane od rana do wieczora, przecież bajki o tym epokowym sukcesie. Pytanie jest tylko, że jak sięgniemy po jakieś konkrety, to nagle ten sukces znika. Same problemy. No my jako naród, właściwie to już było powiedziane, my jesteśmy, mówiąc takim słowem powszechnym, dosyć kołodupcami. Jesteśmy jednym z najbiedniejszych narodów w tej chwili Europy, pozbawionych właściwie całego wartościowego majątku, który na dodatek został sprzedany za bezcen. Bo ja rozumiem, żebyśmy zrobili taki biznes, żebyśmy mogli do końca życia balować. No nie ma szans. Ponad 70% majątku jest sprzedane, i do tego najwartościowszego z bankami. Ja kiedyś próbowałem to policzyć, ile myśmy stracili na samej prywatyzacji sektora bankowego. I według moich wyliczeń jest tego około 200 miliardów złotych na dzień dobry, na starcie. Czekałem, że ktoś to sprostuje, że ktoś powie, że ja się mylę, że ja wrednie gadam. Nic z tych rzeczy. Ta liczba funkcjonuje spokojnie na jego obiegu publicznym, nikt tego nie kwestionuje specjalnie. Proszę Państwa, żeby sprzedać te banki prawie że za dopłatą, to myśmy w połowie lat 90. do tych banków komercyjnych dopłacili 36 miliardów złotych pod postacią obligacji restrukturyzacyjnych. Każdy z tych banków 17 istotnych dostał takie pieniądze od polskich podatników. I następnego już momentu zaczęliśmy je prywatyzować, zaczynając od wielkiej przecież afery prywatyzacji Banku Śląskiego, który nabył Bank Holenderski. Czy nikt o tym nie wiedział, proszę Państwa, że się źle dzieje w państwie duńskim? No, od lewicy do prawicy, jakby nie sięgnąć, to świętej pamięci premier Oleksy mówił tak. Kosmopolityczne gangi rozkradły Polskę. Przekręty w bankach szły. Cytat z tej lewej strony, prawda? Ale przecież mamy i cytacje bardzo współczesne, już niedawne.
były minister spraw wewnętrznych Sienkiewicz, który mówi o HD i kamieni kupa, mówiąc o polskiej gospodarce, tak? Czy prezes Narodowego Banku Polskiego, który mówi, że jaka tam zielona wyspa, Sahara, kochani, Sahara, jak nie trzeba wam, to my wam coś dodrukujemy, żebyście jeszcze troszeczkę w razie czego porządzili. Proszę Państwa, gdzie byśmy nie dotknęli w tym sektorze finansowym, bankowym ręki, to wszędzie tam właściwie śluby, te wielkie prywatyzacje, na przykład banków, one się odbywały w atmosferze skandalu, przekrętów, złamania nawet obowiązujących przepisów wówczas na początku lat 90. między innymi ustaw o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Ostatnio podobno znalazło się jakieś 11 taśm nowych, CBA znalazło. I proszę Państwa, podobno w tych 11 taśm też są wątki ciekawe bankowe. Podobno jest kwestia BGŻ-u, podobno banku Alior. No ciekawe, czy opinia publiczna pozna te fakty, czy będziemy coś o tym wiedzieli. Proszę Państwa, strasznie gorzka jest te nasze 25-lecie niepodległości. Bo właściwie, no cóż, zostało tego majątku publicznego na raptem 1 000 000 000 zł. 1 034 miliardy zł. Tak jest wycenione przez Ministerstwo Skarbu Państwa wartość pozostałego w Polsce majątku. A długu publicznego tylko mamy 1 000 000000. Długu zagranicznego mamy ponad 1 000 000000, bo 1 100 000 000000. Długu prywatnego jest już około 0,9 biliona. No i tego ukrytego jeszcze długu, tego naszego emerytalno-NFZ-owskiego jest pewno ze 3 miliony czy 2 miliony. Różni się jest to liczą. No przecież tego się nie da nawet zastarzyć, tego majątku. No tylko te lasy, o których tu panowie mówi, pan profesor Szyszko, czy pan profesor Nowak, o ziemi, prawda? O lasach i ziemi. To jest jedyne właściwie, co nam zostało. Proszę Państwa, jeszcze jedna teza, która po tych 25 latach moim zdaniem jest bardzo ważna. Z pełną odpowiedzialnością chcę powiedzieć. Nikt nie mógł przez te 25 lat wejść do tego środowiska bankowego, być na jakimś eksponowanym stanowisku w tym sektorze, kto nie miał poparcia służb specjalnych i dawnego autoramentu, i tego nowego autoramentu, bo tutaj bardzo szybko się panowie dogadali. Nie było szansy. Wiem, bo sam próbowałem w czasach, kiedy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz obejmowała stanowisko dzisiaj wiceprzewodnicząca Platformy, szefostwo NBP. I pamiętam taką historię, chyba najlepiej to odda ta historia bez tego, co tam w tych liczbach jest. Otóż proszę Państwa, pani Gronkiewicz-Waltz zaproponowała mi stanowisko wiceprezesa NBP, ponieważ byłem wtedy ekspertem KPN-u, pomagałem mi w przygotowaniu do tego objęcia tej zaszczytnej funkcji, bo wydawało mi się, że już gorszego od Balcerowicza to nikt nie może tam przyjść na to stanowisko. Ja się pomyliłem, ale w każdym bądź razie poszedłem na to Świętokrzysko, kiedy ona została wybrana na szefa NBP. Wchodzę do tych pięknych korytarzy, gabinety i ku swojemu zdziwieniu widzę swojego byłego studenta Wydziału Prawa, którego przepuściłem na egzaminie, który mi się przyzna, że on jest w SB na studiach, ale ma tyle roboty teraz mają, że nie wyrabiają się. No i może by pan mi tam jakoś truje postawił. Ja postawiłem. Przepuściłem go i patrzą się mi tam przed drzwiami. I ja się pytam, panie Wojtku, co pan tu robi? A ja, panie Januszu, daj magistrze, bo to jest tak, że prezesi odchodzą, a my zostajemy. I żeby się na tym skończyło, ale wszedłem do tego gabinetu pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. I tak sobie smutno pomyślałem, chyba to się dużo nie zmieni, jak tutaj ci się dopilnują. Ale jest to, oto na tym byliśmy, pracowaliśmy w jednym zakładzie prawa administracyjnego i prawa finansowego. Mówię, jest, ja to nie chciał być tym urzędnikiem, tym MBP, ja się nie nadaję do tego, ale jakoś ekspert, doradca, czy to no właśnie miałem ci powiedzieć, że mam bardzo dużo telefonów od kolegów z Unii Wolności i oni mówili, żeby ci żadnego promorze do stanowiska nie dawać, muszę ci odmówić. I tak sobie pomyślałem, że właściwie to jest chyba kwintesencja tych przemian. Z jednej strony, gdzie było wiadomo, że chodzi o to, żeby nas bardzo, bardzo skutecznie pograbić, pozbawić tego, co właściwie jest wartościowe, co jest istotne,
To jest przecież i ta młodzież, o której tutaj panowie mówili, która wyemigrowała, która jest najważniejszym kapitałem, najwartościowszym kapitałem, ważniejszym nawet niż te fabryki, które poszły, że tak powiem, w obce ręce. Z 8,5 tysiąca przedsiębiorstw prywatyzowano, zdecydowaną większość pozostało w rękach Skarbu Państwa, z udziałem Skarbu Państwa około 250 fabryk na 8,5 tysiąca. To jest zjawisko niespotykane, właściwie nieporównywalne z niczym. Proszę Państwa, kończąc, chciałbym powiedzieć tak, że oczywiście to jest smutne, że my mówimy o tym wygaszaniu, ale bez diagnozy nie ruszymy do przodu. Miejmy nadzieję, że te wybory prezydenckie spowodują, że te środowiska, które tu są dzisiaj prezentowane, będą mogły jeszcze coś dla Polski zrobić. Dziękuję bardzo. W tym roku musimy przejść tę próbę, dlatego że sytuacja jest niezwykle dramatyczna, bo z jednej strony tak zwane elity trzeciej RP, które profesor Anna Pawłodzińska nazwała bardzo słusznie lumpenelitami, ogłaszają, że mamy do czynienia ze złotym wiekiem, że ostatnich 25 lat to jest złoty wiek w historii Polski. I równocześnie siedzimy tutaj za tym stołem, proszę Państwa, zatroskani o Polskę i przedstawiamy zupełnie inny obraz. I to jest właśnie ten dramat, jaki się odbywa w Polsce, bo to nie może być tak, żeby Polska była równocześnie w złotym wieku i równocześnie Polska była likwidowana, czego my tutaj w tej książce dowodzimy. I ten dramatyczny moment musi się w tym roku jakoś rozstrzygnąć. Kluczem do tego jest społeczeństwo, są obywatele. No i cóż, można jeszcze powiedzieć, opatrzność boska, prawda? Tak, to tyle z mojej strony. Jeśli Państwo już nie macie pytań, czy ktoś może z autorów chciałby jeszcze, Panie Profesorze, na zakończenie, bo Pan pięknie otwierał to nasze spotkanie. Kiedy usłyszałem to pytanie, to najkrótsza odpowiedź, jak się chodziła na myśl, jest taka, że książka oczywiście jest wielką wartością. I bardzo dużo książek powstało w ostatnich 25 latach przeciwko wygaszaniu. I myślę, że one jakiś skutek wybierają. Ich autorów jest wielu. Niektórzy są tutaj także, ale wiele takich przedsięwzięć powstawało w ostatnich 25 latach nawiązujących do tysiącletniego zmagania z próbami wygaszania polskości. Natomiast teraz nie jest potrzebna książka. Teraz jest potrzebny czyn w tym roku. Nie książka, tylko czyn. Bo książek już powstało wiele, a żeby nie dać wygaszać Polski, trzeba po prostu wygrać na wybory. Pozwolić rzeczywiście wrócić królowi i suwerennej Rzeczpospolitej na jej właściwe miejsce. Tak. I to chyba bardzo dobre słowa na zakończenie naszego spotkania. Dziękujemy wydawcy, przedstawicielom mediów.